Cześć, Ben 23 witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I wracamy do takich większych, potężniejszych, dłuższych filmów. E, może też w pewnym sensie ambitniejszych, bo wymagają zgromadzenia większej ilości materiałów, większego przygotowania się, większej ilości grafik, e, czyli omawiania ras i frakcji w świecie Kingdoma. Dawno tego nie było. Jak miałem tą przerwę od YouTube'a, nie chciałem od razu rzucać się na tą głęboką wodę i nagrywać tego materiału, tam klucze elfy były zwycięzcami jednej z ankiet, ale stwierdziłem, że ona była tak dawno, że dam Wam kolejną ankietę. I tu wygrała rasa morskich diabłów, czyli rasa znana z Kingdom Rush Frontiers najbardziej, ale występująca również jako sojusznicy weznana w Kingdom Rush, Vengeance, gdzie mają swoją wieżyczkę. No i oczywiście przypominam plan odcinka, bo dawno takiego odcinka o się nie było. Także najpierw omówimy lokacje, gdzie występowały, tak głównie, yy, właśnie gdzie występowali przedstawiciele tej rasy, tej frakcji, bo właściwie to jest kilka takich ras, które zgromadziłem pod jedną nazwą. Bo jednak różnice między tymi poszczególnymi stworami są dość spore. E, następnie, właśnie omówimy poszczególne jednostki, jakimi technologiami dysponowali. E, no i na koniec jeszcze przyjrzymy się znanym członkom, takim, no właśnie, ważniejszym osobistościom z tejże rasy, tejże frakcji. Także tak prezentuje się plan tego odcinka. A zatem zaczynajmy. I pierwszą taką ważną lokacją jest Port Tortuga. I będę oczywiście mówił o tym, jak właśnie opowiadano o tym miejscu, i jeszcze później dodam jakieś ciekawostki i swoje komentarze na temat tego miejsca. Jak widzimy port, no to dlatego mamy zacumowane statki. To raczej nie dziwi. A sam port, sama właściwie Aktualna w Kingdom Rush Frontiers sytuacja z tym miejscem związana była opisywana tak. Od kilku tygodni marynarze i rybacy podnoszą alarm w związku z tajemniczymi zniknięciami. Zgłaszano zaginięcia statków i ludzi, znikających w tajemniczy sposób na pobliskich wodach. Nasz garnizon port Tortuga na Wyspach Piratów prosi o pomoc. Nadal nie jesteśmy pewni kto lub co Stoi ze zniknięciami, ale nasze nadmorskie wioski są w niebezpieczeństwie, a nasz król prosi cię, abyś poprowadził małą flotę szybkiego reagowania, aby dotrzeć do sedna tego nowego zagrożenia. No i właśnie tu mamy pierwsze ataki morskich diabłów. Eee, tu były takie ich pierwsze działania zaczęli wychodzić na ląd. Rasa ta chciała zdominować powierzchniowców, przejąć władzę nad powierzchnią. A nie tylko panować w oceanach. Także tutaj zaczęło się to wszystko i co jeszcze mogę powiedzieć o samym tym miejscu? Tortuga po hiszpańsku oznacza żółwia, no czyli takie nawiązanie kolejne w sumie do morza. Tortuga to także nazwa wyspy na Karaibach, która stanowi część Haiti. A z kolei w XVII wieku było to centrum piractwa na Karaibach. I tortuga właśnie została spopularyzowana w wielu filmach pirackich, a w szczególności w filmie Piraci z Tortugi z 1961 roku oraz nowszej serii Piraci z Karaibów z 2000 roku. No, ktoż nie zna Jacka Sparrowa i jego kompanów i właśnie legendarnej serii Piraci z Karaibów? No, ja uważam, że pierwsze trzy części to jest absolutna klasyka kina. Czwarta i piąta no, stoją na niższym poziomie. Wiele osób mówi, że piąta jest lepsza. Może sam zamysł jest, ale jeśli chodzi o postaci, i tak dalej, to jakoś bardziej mi się podoba czwarta. Jakoś tak bardziej trzyma się tej trójki jeszcze, a piątka to już jest w ogóle takie odklejenie. No ale to jest tylko moje zdanie. A my tymczasem przechodzimy do kolejnej lokacji. Anioł jest Storm Atoll, czyli atol Burzy. I takimi charakterystycznymi miejscami jest to, że mamy tutaj monumenty Boga Morza Regnosa. Co ciekawe, Regnos może być wykorzystany w samej grze przez nas, graczy, właśnie do pacyfikacji i do pokonania wrogów. O samym Regnosie niestety niewiele wiemy. Nie wiem, czy mi się uda zgromadzić jakoś tak więcej informacji o nim, bo jak przygotowywałem się do tego materiału, to uważałem, że fajnie by było też o takie, takim obóztwu poświęcić materiał, ale chyba niestety się to nie uda. A jak opisywane z kolei jest to miejsce przez właśnie wojska Linerii i ich sojuszników? Strzeście się głębinowych diabłów. Wierzyliśmy, w te okrutne, że te okrutne potwory zostały zniszczone dziesiątki lat temu przez lina, linieriańską flotę królewską i bractwo korsarzy. Po bitwie w port Tortuga, o krok od zatopienia przez drodzieckie fale i ciągłe ataki tych strętnych stworzeń, Dotarliśmy na brzeg zdradzieckiego Storm Atoll. Tutaj przygotowujemy się do bitwy w pobliżu ruin świątyni Regnosa. Pana musz. Módlcie się aby Regnos chronił obrońców Lineri. Także właśnie tutaj mamy No generalnie oni te wszystkie stwory były nazywane głębinowymi diabłami, ale jak później będę omawiał jednostki. No to zauważycie, może no, jedne stwory bardziej przypominają rybę, inne kraba, a inne jakieś ośmiornice czy kałamarnice, a inne na przykład żółwie. Ale generalnie tak była nazywana cała ta grupa tych stworów. No i czy coś jeszcze można tutaj powiedzieć o tym burzowym atolu? No właśnie takim głównym punktem jest ten pomnik pana Muszregnosa. Być może kiedyś te tereny jakoś więcej, może tu było lądu, albo po prostu na tej wyspie, z racji, że jest to Pan Mórz, wybudowano ten posąg Kregnosa, który miał niejako, właśnie, e, nad, właśnie tak wyróżniać się na tle tego całego atolu. Tak górować, o, właśnie, tego, mi, tego słowa mi zabrakło wcześniej. No i przejdźmy do ostatniego miejsca, takiego gdzie w sumie chyba będzie wiec, najwięcej do omówienia e, i takiego myślę, że najbardziej charakterystycznego i takiej w sumie e, miejsca też, gdzie bardziej już zepchnięci do defensywy byli przedstawiciele morskich diabłów i tam też urzędował ich. No jakby pierwszy przywódca albo po prostu taki potężny przedstawiciel, no zaraz o tym powiem. I tym miejscem jest sankę Citadel, czyli tłumacząc na, nas, na nasz język ojczysty, po prostu zatopiona Cetadela. Mamy tutaj właśnie wiele takich elementów wskazujących, że niegdyś był to jakiś pałac, miasto, także już od razu na myśl przychodzą skojarzenia z legendarną Atlantydą. No ale właśnie, wszystko jest takie podtopione, zawalone, to ruiny, dlatego stąd też nazwa zatopiona Cetadela. Z panem, mórz po naszej stronie zwyciężyliśmy w bitwie. Jednak głębinowe diabły mogą się jeszcze śmiać jako ostatnie. Obudziły Lewiatana. Złe bóstwo głębin, które czczą. Jeśli Lewiatan osiągnie pełną moc, nic na świecie nie będzie w stanie go powstrzymać. Nie ma czasu na przegrupowanie ani regenerację. Musimy udać się do legowiska Lewiatana, miasta Ryljech, niegdyś siedziby rządów Regnosa. Nadszedł czas, aby raz na zawsze pokonać morskie diabły i ich złowrogiego boga. Nazwa miasta Rejlech jest odniesieniem do Rylech, koszmarnego miasta trupów, które pojawi się w opowiadaniu Howarda Lovecrafta ze w Katulu, gdzie ktoś śpi właśnie i śni. No sam lewiatan troszkę może nawiązywać do, do Katulu, ale bardziej mi się wydaje, że nawiązuje do Krakena, legendarnego potwora morskiego. Sam lewiatan otrzymał Odcinek na kanale bodajże był w 60 odcinku, chyba. Generalnie, właśnie Lewiaton jest takim tutaj bóstwem. Na sama nazwa Lewiaton, oczywiście, nawiązuje do stworzenia biblijnego, też potężnego potwora morskiego. No i on jest takim bóstwem tych morskich diabłów. Takim ich panem, właśnie. Podczas wydarzeń z Kingdom Rush, Frontiers. Natomiast, czy. jego też się bardzo obawiano. Na le też nie uważam, że, że był on takim większym zagrożeniem i potężniejszym niż co po niektórzy bohaterowie poprzednich odcinków, tacy jak Godjew, jak Moloch. Uważam, że, że stał niżej, ale natomiast nadal stanowił ogromne zagrożenie. No na morzach na pewno nie miał sobie równych, to, to nie podlega wątpliwości. Na mapie znajduje się też flaga poziomu w miejscu nazwie Monpey Island, która nosi imię Pablo Realiniego Mompeya, czyli jednego ze współzałożycieli Ironhide Game Studio. Na plaży z kolei, w pobliżu flagi wyjścia od stro strony wody, znajduje się do połowy zakopana kamienna ręka i jest to nawiązanie do słynnej rzeźby. Ręki chiliskiego artysty Mario i która znajduje się w Punta del Este w Urugwaju, gdzie zna znajduje się też siedziba Ironhide Game Studio. Właśnie tutaj mamy bardzo duże nawiązań do studia e, naszych twórców naszej gry, naszej serii. E, także dość ciekawie, już w poprzednich odcinkach było sporo tych nawiązań, ale były to takie pojedyncze. A tu mamy aż trzy naw nawiązania, także dość ciekawie. I pod tym względem ten poziom jest wyjątkowy. Podgląd poziomu z kolei pokazuje nieco inny układ niż poziom wygląda w rzeczywistości, ponieważ w podglądzie ręka znajduje się na plaży w pobliżu wyjścia na ląd, podczas gdy w grze została przesunięta w prawo, z dala od pola walki i zmiana położenia sugeruje, że potrzebny był kolejny po prostu punkt strategiczny. No ale taki mały, mała różnica, mała zmiana, więc myślę, że też nie każdy mógł zwrócić na to uwagę i też raczej nie jest to rzecz, która przeszkadza. No, i po omówieniu lokacji, możemy już wreszcie przejść do jednostek i technologii. I taką najpopularniejszą, naj, też najczęściej występującą, i pierwszą jednostką morskich diabłów są Greenfiny. Czyli możemy to przetłumaczyć jako zielono-płetwi. I to podstawowi przeciwnicy, właśnie w grze w kampanii Rising Tides. No, i też właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, są to pierwsze napotkane morskie diabły. Przypominają po prostu takie chodzące na nogach ryby. Opisywani są jako okrutni łowcy, którzy polują na brzegu w poszukiwaniu ludzkiej zdobyczy. I w przeciwieństwie do większości innych podstawowych wrogów, takich jak bandyci, dzicy, wojownicy itd., są dość odporni i mogą przyjąć całkiem sporo obrażeń a mało tego posiadają umiejętność rzucania sieciami, w których, które oczywiście łapią ludzi. I wygląd właśnie Greenfinów wydaje się być oparty na Deep Ones, czyli właśnie też od Howarda Lovecrafta, a dokładniej z jego noweli The Shadow Over Innsmouth. Zielono płetwi w Deep Devil's Reef, czyli właśnie w wieżyczce, z Kingdom Rush Vengeance z kolei mają prawie identyczny wygląd, natomiast jedyną tą zauważalną różnicą jest to, że w Vengeance nie mają źrenic. No i to wszystko co można powiedzieć o zielono płetwych, No, jest to taka piechota podstawowa, takie mięso armatnie właśnie w armii morskich diabłów. I teraz przejdźmy do mocniejszych już jednostek. I takimi jednostkami są Red Spines. Co przetłumaczyło mi jako czerwono płetwi. I są to tacy krzepcy, muskularni wojownicy, którzy również pojawiają się oczywiście w kampanii Rising Tides. On to już tak do, dla uporządkowania. No i są takim potężniejszym e, wariantem tych zielonopłetwych, ponieważ też są takimi rybami, które chodzą. Natomiast jak widzimy, mają taką charakterystyczną płetwę w kształcie żagla. Przypominają też. Inne, inny rodzaj ryb. Widać też, że mają takie ostrzejsze zęby, większą szczękę. Generalnie są więksi. Można zażartować, że właśnie tacy zielono-płetwi na sterydach. Opisywani są z kolei też jako wybrańcy samego lewiatana, stanowiący taką elitę wojowników. Którzy prowadzą właśnie pomniejszych swoich pobratymców, czyli zielono zielonopłetwych do bitwy. W samej grze mają dość wysokie zdrowie i silne ataki, a dodatkowo jednostka ta potrafi rzucać oszczepami, które używane są właśnie do osłabienia żołnierzy. No tak, jak dostanie się takim oszczepem celnie, no to można nawet i zginąć. Natomiast jak się po prostu dostanie, ale się uniknie tej śmierci, no to. No, Otrzymuje się potężne obrażenie, później jest się łatwym celem jednak dla takiego przeciwnika, który już sam fizycznie, bez używania żadnej broni, jest bardzo, bardzo potężny. Także tutaj taka elitarna z kolei piechota, i przejdziemy do innych rodzajów jednostek. Tutaj można powiedzieć swojego rodzaju jeźdźcy, Devil Tides, czyli takie diabelskie przepływy, diabelskie. Fale, choć tajsk są właśnie takie przypływy, i nazwa jak najbardziej ma sens, ponieważ przypływają oni do brzegu. Jest to taki opancerzony wariant zielonopłetwych, którzy ujeżdżają, uwaga, rekiny, które są ich bestiami bojowymi i służą jako takie oddziały uderzeniowe. Są bardzo szybcy, stanowią właśnie takie oddziały szturmowe, by zaskoczyć wroga, czy to na morzu. Czy to właśnie oddziały stojące przy samym brzegu. I za zabicie 20 takich rekinów, zanim dotrą do brzegu, otrzymujemy osiągnięcie szczęki, co nawiązuje oczywiście do kultowego już filmu, właściwie serii filmów o rekinach, gdzie rekiny są głównymi antagonistami. I teraz przechodzimy do potężniejszych jednostek. I taką jednostką jest Black Surge. Black Surge, właściwie, czyli taki. Czarodziej morskich diabłów, który posiada potężny pancerz i jego wygląd jest dość ciekawy, ponieważ nadal przypomina taką rybę, taką bardziej, może rybę głębinową, ale ma taki pancerz jak krab pustelnik z wyglądu, a jeśli chodzi o samą wytrzymałość tego pancerza, no to porównałbym go do żółwia raczej, ponieważ bardzo wytrzymały jest ten pancerz. Sam stwór potrafi poruszać się też pod piaskiem. Widoczny wtedy jest tylko i wyłącznie jego pancerz, nie da się go wtedy uszkodzić żadną wieżyczką. Także niesamowicie wytrzymałe są te pancerze, no czego nie można powiedzieć o reszcie ciała, które jest no, w porównaniu z tym pancerzem mięciutka. Ale są to właśnie tacy ciężko opancerzeni, elitarni czarodzieje, które władają starożytną magią z głębin oceanu, no i są właśnie jednymi z takich. Najbardziej irytujących wrogów, e, ponieważ no, nie da się zadać im obrażeń, jak są e, pod ziemią, pod, 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 pod piaskiem właściwie. Dodatkowo w samej grze potrafią też wyłączać wieże. A przechodzimy do kolejnej elitarnej jednostki. I kolejną najmocniejszą pod względem takim fizycznym, pancerną wręcz jednostką są bluczorsy. Czyli właśnie takie krwiste skorupy, czyli takie gigantyczne diabły morskie, które oczywiście są bardzo podobne do krabów. No tutaj mamy charakterystyczne szczypce, kolor, pancerz. No i mają najwyższy pancerz fizyczny ze wszystkich wrogów w grze Kingdom Rush Frontiers. Nie licząc duchów czy widmowych wojowników jedynie. No i ten pancerz czyni ich wręcz niewrażliwymi. I nawet w pełni ulepszony deszcz ognia nie może zabić takiego bloodshella ze względu na ich bardzo wysokie HP. I można ich uznać za silniejszego takiego Dark Slayera, który zmusza właśnie do korzystania z wieży czarodziejów, które z kolei są bezużyteczne przeciwko innym jednostkom morskich diabłów, które osłaniają bloodshellów, czyli bluegalesów, Blue o których powiem zaraz. No, elitarna jednostka, właściwie taki żywy czołg w armii morskich diabłów, tak mogą określić e, Blue e, Bo jest to naprawdę bardzo potężna jednostka. I przejdźmy do ostatniej jednostki, jaką dysponują morskie diabły. A tą jednostką jest Blue Gale. Są to takie wężowato humanoidalne. E, stwory. Są cza również czarodziejami. Twarz może przypominać właśnie twarz Ktulu, czy też e, jak ktoś nie, nie jest jakimś fanem, albo po prostu nie zna twórczości Howarda Lovecrafta, to pewnie skojarzy to też z Dave Jonesem z Piratów z Karaibów. On również posiadał maski na twarzy, choć jednak tutaj jeśli w przypadku Blue Gailów, wygląd jest idealnie jeden do jednego, tak jak wyglądał Cthulhu. Ktulu, Cthulhu, chyba Cthulhu powinno się właśnie to wymawiać. Nieważne, ale wiadomo, że chodzi o tego legendarnego morskiego lewiatana właśnie z opowiadań Lovecrafta. I są jednymi z dwóch wrogów w serii, którzy są całkowicie odporni na obrażenia magiczne. No i są taką prawdziwą elitą, zazwyczaj występują jako dowódcy wojsk głębinowych diabłów i rozpętują burze, aby pomóc swym braciom ukryć się przed wzrokiem wroga, czy też właśnie przeprowadzić jakiś atak taki z ukrycia. No i właśnie mają oni zdolność wywoływania burz, zadawania obrażeń żołnierzom w czasie, le leczenia siebie i swoich sojuszników, zasłaniania pola widzenia. A jeśli chodzi o samą grę, no to uniemożliwiają graczowi wybieranie, ulepszanie, wieszczy, przemieszczanie punktów wzbornych. Są także jedynym wrogiem niebędącym, bossem w serii, który ma całkowitą właśnie odporność na magię. Bluegays są też bardzo podobne do Gorgonów spotykanych w drugiej oficjalnej grze Ironhide, Clash of the Olympians. W tą grę szczerze mówiąc nie grałem, ale właśnie zabywanie informacji o Morskich Diabłach być może mnie zachęci do, do przetestowania tej produkcji, jeśli ona w ogóle jest jeszcze dostępna gdzieś. No ale w sumie czemu miałaby nie być? No i co? I przejdźmy jeszcze do omówienia... Wieży, takiej właśnie dedykowanej morskim diabłom, która występuje w czwartej odsłonie serii, czyli Kingdom Rush Vengeance. A tą wieżą jest Deep Devils Reap, czyli właśnie Rafa głębinowych diabłów, która działa zarówno jako wieża magów, strzelając magicznymi pociskami we wrogów, jak i wieża do walki w zwarciu, czyli takie baraki, ponieważ Potrafi ona przywołać dwóch zielonopłetwych lub dwóch właśnie tych czerwono-kolcych, czyli tych właśnie e, elitarnych zielonopłetwych. A tutaj też widzę, że. E, o, przepraszam, bo się pomyliłem, e, bo właśnie powiedziałem, że zamiast e, czerwono-kolcy powiedziałem czerwono-płetwi, także bardzo przepraszam. No ale opisałem ich na tyle dokładnie, że, że raczej tutaj nie jest mały błąd Tutaj taka, właściwie można powiedzieć w pewnym sensie literówka z mojej strony Także bardzo przepraszam No i oczywiście ta wieża może blokować wrogów Może ich porażać Także no dość taka mocna wieżyczka się wydaje Chyba na, grając w Vengeance na jednej mapie, nawet nimi grałem, jak dobrze pamiętam, ale już w sumie trochę od tego czasu minęło, także tak dokładnie tego nie pamiętam. No oczywiście, tak jak każda wieżyczka w Vengeance, ma ona kilka różnych rodzajów mocy czy też ulepszeń. E, no i właśnie jedną z takich rzeczy jest: jesteśmy wojownikami głębin. Poprawia to statystyki, właśnie tych respainów. Kolejną rzeczą jest rzut siatką, siecią, bo oczywiście tutaj właśnie ci nasi czerwonokolcy mogą rzucać sieciami, aby złapać wrogów na krótki czas. Następna rzecz to doskonała burza, gdzie przywołuje chmurę nad wrogami, która uderza trzema błyskawicami w ciągu 5 sekund. No i właśnie, kolejne rzeczy to pierwsza raty wojenne gdzie jednostki koszar mają lepsze zdrowie. Druga to cech kupców, gdzie koszt umiejętności specjalnych wież jest teraz zmniejszony. A ostatnim z kolei są mistrzowcy architekci, gdzie wszystkie wieże zyskują dodatkowe obrażenia. No i właśnie Deep Devils Reef, czyli ta rafa głębinowych diabłów, zawiera trzech wrogów, których po raz pierwszy widzieliśmy w mini kampanii Rising Tides w Kingdom Frontiers, czyli Blue Gailów, Greenfinów i Red Spineów. I jeszcze tutaj mam ciekawostki dotyczące kwestii wypowiadanych przez tą wieżyczkę e, i spać z rybami. Tutaj, tak to przetłumaczę na polski, jest takie wyrażenie odnoszące się do stereotypu gangsterskiego, gdzie każdy, kto został zabity lub którego ciało wrzucono w rzece, oceanie lub znaczącym zbiorniku wodnym, był opisywany jako śpiący taki z rybami. No. W sumie w, pols w, polskim, w polskim języku też to występuje. Ale u nas się bardziej mówi, że ktoś popływa chyba z rybkami. Tak mi się wydaje, że, że gdzieś spotkałem się takim z, z takim zwrotem. No ale tutaj ta oryginalna wersja nawiązuje do tego, że no, ktoś wtedy jest na dnie. Co jest oczywiście miejscem, gdzie, gdzie może śpią ryby, tak? Tak to jest tłumaczone tutaj. Imiana morskich diabłów wydają się nie mieć żadnego znaczenia. Ani odniesienia. Tak samo jak w legowisku Orków, i są to po prostu dwu lub trzy trzysłabowe nazwy. E, no tak, tak. Każde baraki mają e, tych żołnierzy, którzy mają jakieś tam imiona. E, jest pula imion i różne właśnie się losują. I tak w przypadku morskich diabłów są to Vanarka, Irucza, Anta, Elhit, Etula, Midas i Rekar. Takie mają imiona. No Midas pewnie jest nawiązaniem do króla Midasa który wszystko czego dotknie to staje się złotem. Yy... Natomiast reszta imion szczerze mówiąc zupełnie nic nie, mi nie mówi. No i przejdźmy jeszcze na sam koniec do znanych przedstawicieli, a jeszcze na wstępie zapomniałem zaznaczyć, że dla zainteresowanych już po tej głównej części odcinka będzie omówienie ankiety. A znanymi przedstawicielami są Leviathan i Junpai. Mamy tylko dwóch znanych przedstawicieli. Lewiatan, tak jak już wcześniej wspominałem, jest bóstwem morskich diabłów, jest bossem yy, i głównym antagonistą tej mini kampanii Rising Tides w Kingdom Rush Frontiers. Jest to stwór, którego właśnie nazwa nawiązuje do biblijnego stwora. Z wyglądu, no może troszeczkę, mogło się nasuwać troszeczkę właśnie na myśl opowiadania Lovecrafta, ale najbardziej on mi się kojarzy z racji namacki i po prostu yy, byciem takim potworem morskim z Krakenem, znanym stworem morskim. Występującym chociażby w Piratach Z Karaibów. no Tam wyglądał bardziej jako śmiornica. E, tutaj mamy taki wygląd, co może bardziej jeszcze się kojarzyć z, z kolei tym, jak Kraken został przedstawiony w starciu Tytanów. To chyba ten film z 2010 się tak nazywał Clash of Titans. E, tam Kraken miał pewne podobne cechy, ale generalnie też, też wyglądał no, dużo inaczej. E, tam był takim wielkim stworem. Też o mackach, ale jego tułów był taki bardziej rozbudowany, większy i był on takim końcowym e, zmartwieniem końcowym przeciwnikiem w całym tym filmie. No i z drugiej strony mamy Junpaya, czyli sojusznika weznana podczas jego drugiego udanego e, podboju świata. Zjednoczył on Morskie Diabły i ponownie e, poprowadził je do bitwy, do wojny właściwie, przeciwko powierzchniowcom. Był bardzo potężnym magiem. Eee, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o jego wygląd i sam je, pomysł na tą postać, bardzo mi się e, podoba, i uważam, że no, jedna z moich ulubionych postaci z Vengeance, szczerze mówiąc. Chyba z tych takich. no Chciałoby się rzec antagonistów, bo reprezentuje stronę wyznana, ale z racji, że w Vengeance mamy perspektywę wyznana jako tą właściwą, i my jako gracze sterujemy wojskami wyznana. No to teoretycznie, w tej części, akurat jest on protagonist jednym z protagonistów, jakby. Ale generalnie, jeśli chodzi tak, patrząc z perspektywy całej serii, jest ta antagonista. No i co? I to wszystko, co mógłbym powiedzieć o morskich diabłach. Uważam, że jest to bardzo fajna, interesująca, e, oryginalna rasa. Mm. No, dość takie ciekawe przedstawienie mieszkańców głębi jako takich mm, straszliwych, odrażających stworów łączących cechy e, różnych morskich stworzeń, jak ośmiornice. Kraby, czy po prostu jakieś różne rodzaje ryb, czy nawet w sumie węże, czy jakieś takie węgorze, bądź mureny, patrząc na wężowaty styl ciała bluegailów chociażby. No i też dużo mamy nawiązań do twórczości Lovecrafta, także jak ktoś jest fanem, no to na pewno jest dla niego to bardzo fajny smaczek, tak mi się wydaje przynajmniej. Uważam, że jest też to taka jedna z ciekawszych dla, dla innych myślę raz. No może nie występuje też aż tak bardzo, ale jest taka trochę tajemnicza, ale uważam, że to akurat dla nich jest na plus, bo niektóre postaci czy rasy jak są takie tajemnicze, no to są dla nas ciekawsze niż jakbyśmy nagle dostali wszystkie dosłownie informacje na ich temat, wszystkie odpowiedzi na pytania, które zadaje nam Tarasa. No to już nie byłoby, myślę, takie ciekawe. No i co, oczywiście, zachęcam do dyskusji w komentarzach, do powiedzenia, jakie jest Wasze zdanie na temat tej rasy, czy ona Wam się podoba, czy ich lubicie, i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście odpowiem na te komentarze. Dziękuję tym, którzy byli dla tej właściwej części tego filmu. A dla zainteresowanych jeszcze omówię ankietę. A w ankiecie mieliśmy trzy rasy i jedną postać. Jeśli chodzi o rasy, to mieliśmy orków, elfy, morskie diabły. Natomiast jeśli chodzi o postać, była to królowa zimy, która tutaj została zniżdżona, wręcz zdobyła raptem 7% waszych głosów. Orkowie elfy zdobyły tyle samo punktów procentowych właściwie. O elfach myślę pewnie by wyszedł z godzinny materiał. O orkach pewnie ze 40 minut. Orków bym połączył z, z, im, z ich sojusznikami oraz. Z, ze stworzeniami z podobnej jakby grupy, czyli mam tutaj na myśli gobliny e, i, t, i im podobne stwory. Natomiast morskie diabły zdecydowanie wygrały, zdobyły ponad 50% waszych głosów, także no, dostały ten odcinek. Kolejne rasy pewnie pojawią się mm, w kolejnych ankietach, tam na pewno pojawią się elfy i orkowie chyba ponownie, tak mi się wydaje, nie będę kombinował. Być może też no w sumie nie wiem, jakie jeszcze inne rasy dam do ankiety. Może nawet nie, może nie będę wam zdradzał, to będzie jakiś taki element zaskoczenia yy, moim wyborem. Chyba tak będzie po prostu lepiej. Mm. I czy coś jeszcze mam do dodania? No, myślę, że chyba nie. Dziękuję jeszcze tym, którzy zostali tutaj na te króciutkie omówienie tej ankiety. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Także słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.